Proszę Państwa, trwają przygotowania do oficjalnej prezentacji parowozów. Pozwolę sobie spytać Miłosza idącego tutaj ze mną wzdłuż torów, jaka to piękna maszyna teraz po nas przejeżdża. Po raz kolejny Irco OL12 z numerem bocznym 7. Szanowni Państwo, kto ma dobry aparat fotograficzny, już jest wygrany. Co prawda niektórzy będą część zdjęć wykonywali pod słońce, ale potem w swoim zestawie komputerowym na pewno to jakoś wyprostujecie i te zdjęcia nabiorą kolorytu i wyjątkowego uroku. Proszę Państwa, idąc w urodę jak na 99-latkę. Patrząc na ten parowóz, nie sposób nie wspomnieć o tym, że został on odbudowany do stanu pełnej sprawności w 1993 roku. Mistrzu, no daj głos, daj głos! No pięknie, proszę Państwa, pięknie! Część już z Państwa zrobiła zdjęcia, to chwilkę za każdym razem będziemy mieli okazję popatrzeć na parowóz, kiedy stoi przed nami, a potem dostojnie ruszy. Ale tak dostojnie, a może z fantazją? Trudno. Proszę Państwa, popatrzcie, jaką moc ma 99-latka. Uwaga! Popatrzcie Państwo! No ciężko w to uwierzyć, że tyle lat. Ci, którzy jeszcze nie są wtajemniczeni, na pewno zwrócili uwagę, że za tym parowozem był taki mały zielony wagonik. Jest to tak zwany T91. Jest to parowóz z 1957 roku. I przez pewien czas on był najmłodszym parowozem na PKP. Dlatego, że ten parowóz to ostatnia maszyna dostarczona przez polski przemysł dla polskich kolei państwowych. W 1957 roku ten parowóz został dostarczony na PKP i przez pewien czas był autentycznie najmłodszym, ale to się potem zmieniło i o tym będzie później opowiadał. Proszę Państwa, mogli ruszyć ile godzin wcześniej trzeba przyjść do pracy, ile trzeba poświęcić na rozpalenie. Bartek, weź tą rękę. 12 godzin, 12 godzin czasem pracowała, a nawet dłużej. Słyszeliście Państwo, a normalnie wsiadacie do swojego samochodu, przekręcacie kluczyk statyzy, auto pali, a tutaj aż 12 godzin przygotować, żeby ta maszyna mogła po prostu ruszyć. Za chwilę proszę blisko regimentu, specjalnie dla publiczności. Mam nadzieję, że ruszymy ze ślizgającymi się kołami. Czy to się uda? Uda się? Proszę Państwa, ten parowóz, ten żak ma oznaczenie, z którego wynika, że jest to parowóz towarowy. Ta pierwsza litera T nas o tym informuje. TKT. Natomiast z malowania no można pomyśleć, że jest to parowóz, który prowadzi pociągi pasażerskie. Wynika to z tego, że mimo że pierwotnie ten parowóz był pomyślany głównie o obsłudze lekkich pociągów towarowych, to był również skierowany do ruchu pasażerskiego. Jest taka anegdota, że w latach 80. wprowadzono pierwsze rumuńskie lokomotywy spalinowe, to one tak często się psuły, że trzeba było właśnie taki ten parowóz TKT-48 trzymać w zanadrzu, że jak się ten Rumun tak zwany rozkraczył, żeby ta TKT mogła mu pomóc. I stąd nazwa dla tych rumuńskich wizji była potem, że jest to zemsta Czałżewski. No proszę Państwa, no to co? Jedźmy z fantazją zadowolony! Którzy teraz czekają na tych kręcących się w miejscu koła!
Szkoda, że Państwo tego nie widzieli z tej strony. Niezwykle odważni są żołnierze drugiego regimentu. Nie przewidzieli tylko tego, że wydaje się młoda prosto na nim. Słuchajcie, może cofnijcie się troszkę za 30 cm. Siostro, bo będziemy musiała siostra, tak powiem, nóżki tutaj doprowadzić do stanu używalności. Uważajcie, ja uważajcie. W kabułce nawet wodę tak mówimy pod korek. Szanowni Państwo, uwaga! No dobra, proszę Państwa, jeśli koła zakręcą się w miejscu, to proszę wydać z siebie dźwięk zachwytu, obojętnie jaki. Oni na pewno w środku to usłyszą. No to co, jedziemy! Będzie bliżej to rób zdjęcie. Szanowni Państwo, w środku cudowna bratka, cześć bratka, pomachaj do ludzi, pomachaj tam do ludzi. Proszę Państwa, bratka przyjechała z Wielkopolski specjalnie, tak, żeby nadzorować prawidłową pracę pięknej Heleny, że gdyby piękna Helena miała jakąś chwilową zapaść, to bratka szybkiej pomocy dzisiaj udzieli. Proszę Państwa, mówiłem o tym, jak zmieniają się kanony piękna. Jeśli jest taka duża, taka pusta i jednocześnie jest taka piękna. Naprawdę. To zastrzeżone jest dla nielicznych. Jakieś wielkie koła. Proszę Państwa, to jest średnica, tak? 2 metry. No i teraz zaczniemy od sygnału. Jezu. Muszę stawać gdzieś dalej. Proszę Państwa, Państwo usłyszeli. I teraz czekamy na fantazyjne ruszenie, na ten start z obracającymi się głowami. Czy koło od takiej średnicy może się ruszyć w miejscu? Jak ruszy to wtedy. Czy Helena, że tak powiem, ruszy z fantazją? A nie przybliżaj, dobra? Uwaga, proszę, uwaga! Jedź Heleno, gnaj piękna! O Jezu, jakie to było piękne! A jak słusznie zauważyłeś, że była do nas potężne koła, wiąże się to również z prędkościami, które osiąga, ponieważ tak jak wspominałem, 130 km na godzinę. Nie jest to jakaś teoretyczna prędkość. Które podjeżdżają, bo każdy wkłada w serce ten pokaz. Proszę Państwa, bo kiedy jest nas mało, wiadomo, człowiek oczywiście chciałby zaprezentować swoje stanowisko. Ale dzisiaj... Zakręć kółeczkami, ale to tak to nie przejdę, nie? Chciałbym, ale nie.
jak Helena zakręciła, to i u nas tak się nie zakręciła Helena tymi swoimi dwumetrowymi kółeczkami. Jakże pięknie to było, z jaką fantazją przejechała, wystartowała. No i proszę Państwa, ta zagadka, o której wspominałem jeszcze, to jest taka rozgrzewka przed pójzem. Otóż, tak jak wspomniałem wcześniej, parowóz TKT-48 może być... Potem opowiem jaką. Najpierw sygnał, uwaga! Sygnał. I teraz, człowieku, zakręć kołami. Niech się szyny wytrą. Uwaga, czy to się uda? Długość ze zderzakami 9,17. Uwaga! A że się zakręci. A dajże spokój. I tyle gadania, i tyle podpuszczania, że wielki, duże śruby, małe koła, mały tolarz. Nikt nie mówi, że mamy może więcej. Ja mówię o tym, co by się stało, gdyby tutaj jakiś złowiarz. Aha, no dobrze. Proszę Państwa, więc tę część mamy za sobą. Parowozy zostały nam tutaj zaprezentowane.